Na podstawie artykułu 19 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2022 roku, pozycja 559, pozycja 583, pozycja 1005, pozycja 1079, pozycja 1561 oraz zgodnie z paragrafem 19 uchwały nr 46/303/14 Rady Miasta Bielsko-Podlaskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia statutu miasta Bielsk-Podlaski, dziennik urzędowy wojewódzki województwa podlaskiego z 2021 roku, pozycja 468, wyznaczam pana do wykonywania obowiązku przewodniczącego Rady Miasta Bielsk-Podlaski w dniach 12 października, 4 listopada, podpisany przewodniczący Rady Miasta Andrzej Roszczenko. Dziękuję, jest to dla mnie wyróżnienie i zaszczytny obowiązek. Otwieram obrady 56. sesji Rady Miasta Bielsk-Podlaski w ósmej kadencji samorządu. Witam radnych miasta Bielsk-Podlaski, witam burmistrza miasta pana Jarosława Borowskiego, zastępcę burmistrza miasta panią Bożenę Zwolińską, sekretarz miasta panią Tamarę Korycką, skarbnik miasta panią Annę Szkodę, panią mecenas Joannę Kamieńską oraz pracowników Urzędu Miasta. Witam również w sposób bardzo serdeczny zaproszonego gościa, szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji, pana pułkownika dyplomowanego Mirosława Dąbrowskiego. Witam mieszkańców Bielska Podlaskiego, przedstawicieli prasy oraz telewizji. Informuję i przypominam, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym obrady Rady Miasta Bielsk Podlaski są utrwalane i transmitowane za pomocą elektronicznych środków przekazu. Następnie nagrania obrad będą udostępnione w BIP i na stronie internetowej Urzędu Miasta. Przybywanie na sali w czasie obrad nie będących radnymi osób ani osobami publicznymi jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego za pomocą kamery. Dokładna informacja znajduje się przy wejściu na salę obrad. Radny natomiast przypomina, aby podczas wypowiedzi nie upubliczniali danych osób fizycznych bez ich zgody, bo można być pociągniętym do odpowiedzialności, jeśli dane zostają ujawnione. Na podstawie listy obecności stwierdzam obecność 18 radnych. W związku z powyższym przystąpimy w sposób elektroniczny do potwierdzenia kworum, by uznać, że dzisiejsze nasze obrady są prawomocne. Bardzo proszę o potwierdzenie obecności. Stwierdzam, że zgodnie z listą i z potwierdzeniem w formie elektronicznej w tej chwili mamy 18 radnych, więc obrady są prawomocne. Proszę Państwa, zanim przejdziemy do realizacji programu dzisiejszych obrad, zgodnie z pismem i prośbą, które wpłynęło do Rady Miasta, wystosowaną przez szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji, w tej chwili udzielę głosu panu pułkownikowi, panu Mirosławowi Dąbrowskiemu. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Na wstępie dziękuję Panie Przewodniczący za zaproszenie i umożliwienie zabrania głosu na sesji Rady Miasta Bielsk-Podlaski. Szanowni Państwo, w swoim krótkim wystąpieniu chciałbym powiedzieć kilka słów, zdań na temat aktualnych form służby wojskowej. Jest to temat bardzo obszerny, więc skupię się na najważniejszych sprawach, a w razie pytań, niejasności, zapraszam do siedziby Wojskowego Centrum Rekrutacji w Bielsku Podlaskim. Szanowni Państwo, około pół roku temu, w kwietniu bieżącego roku, weszła w życie ustawa o obronie ojczyzny. Ustawa, która w sposób kompleksowy reguluje sprawy dotyczące wojska, służby wojskowej i obronności. Zastąpiła kilkanaście wcześniej funkcjonujących ustaw, w tym ustawę o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej jeszcze z lat 60. ubiegłego wieku. Ustawa wprowadziła kilka form służby wojskowej, nowych form oraz dokonała zmian w dotychczasowych formach jej pełnienia. I tak, tutaj pozwoliłem sobie rozłożyć na stolikach przed Państwem taką krótką ulotkę, to co wprowadziła ustawa o obronie ojczyzny. Radni mogą teraz pełnić służbę wojskową w czasie pokoju. Zgodnie z wcześniej funkcjonującymi przepisami ustawy o obronie
Rzeczypospolitej Polskiej radni z mocy prawa podlegali reklamowaniu od obowiązku pełnienia służby wojskowej. Ponieważ występowały takie przypadki, że radni chcieli pełnić służbę wojskową, sami mieliśmy takie przypadki, ustawodawca wyszedł naprzeciw tym oczekiwaniom i w obecnych przepisach pozwolił na pełnienie służby wojskowej. Reklamowania już nie ma. Teraz pojawiło się w ustawie pojęcie wyłączenia. Radni z mocy prawa podlegają wyłączeniu, ale jeżeli złożą wniosek, mogą pełnić wybraną przez nich formę czynnej służby wojskowej w czasie pokoju. Dodaję, podkreślam, w czasie pokoju. Ustawa o obronie ojczyzny, cel jej wprowadzenia to jest umożliwienie zwiększenia liczebności sił zbrojnych Wojska Polskiego do 300 tysięcy żołnierzy. W perspektywie kilku lat armia ma składać się z 250 tysięcy żołnierzy zawodowych oraz około 50 tysięcy żołnierzy terytorialnej służby wojskowej. Pojawiły się także nowe przepisy, które umożliwiają zmianę finansowania nakładów na wojsko. Ma to umożliwić sprawne i szybkie pozyskanie nowoczesnego sprzętu. Często w mediach obecnie pojawiają się informacje o planach zakupu nowoczesnego wyposażenia, takiego jak czołgi, samoloty, wyrzutnie rakietowe i wiele, wiele innych egzemplarzy sprzętu. Zmianie uległy także terenowe organy administracji wojskowej. Zgodnie z zapisami ustawy uległy one likwidacji. W miejsce wcześniej funkcjonujących wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień powstało Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji z siedzibą w Warszawie, podległe jemu bezpośrednio 16 ośrodków zamiejscowych w miastach wojewódzkich w miejsce dotychczas funkcjonujących wojewódzkich sztabów wojskowych. Wojskowe komendy uzupełnień uległy przekształceniu w Wojskowe Centra Rekrutacji. Ogólny obszar zadań realizowanych przez Wojskowe Centrum Rekrutacji jest podobny jak Wojskowej Komendy Uzupełnień w latach wcześniejszych. Priorytetem natomiast stała się teraz promocja służby wojskowej i pozyskanie kandydatów do jej pełnienia. Ustawa o obronie ojczyzny wprowadza nową formę służby wojskowej. Jest to dobrowolna, zasadnicza służba wojskowa. Umożliwia ona potencjalnym kandydatom odbycie szkolenia i wstąpienie w szeregi korpusu szeregowych. Dobrowolna, zasadnicza służba wojskowa składa się z dwóch etapów. Etap pierwszy, szkolenia podstawowego, trwający do 28 dni. Tutaj jest taki bonus plus dla osób, które ukończyły certyfikowane klasy mundurowe, mają skrócony ten okres do 12 dni. W tym czasie żołnierz, kandydat podlega skoszarowaniu na terenie jednostki wojskowej, otrzymuje wyżywienie, umundurowanie, wyposażenie. Uposażenie za pierwszy miesiąc szkolenia i kolejne jest tak samo przy takiej samej wysokości jak dla szeregowych zawodowych. Jest to obecnie kwota 4560 zł. Dla osób, które nie ukończyły 26 lat, nie płacą podatku, jest to kwota netto na rękę. Przed ukończeniem szkolenia podstawowego, około 10 dni, Z żołnierzami przeprowadzane są rozmowy i proponowany jest dalszy przebieg służby, szkolenia już specjalistycznego. Jest to drugi etap. Szkolenie specjalistyczne realizowane jest w jednostkach wojskowych na konkretnych stanowiskach wojskowych wybranej specjalności wojskowej przez danego żołnierza. Szkolenie specjalistyczne może być realizowane w tej samej jednostce, w której było szkolenie podstawowe lub w innej wybranej przez kandydata. Trwa to szkolenie do 11 miesięcy. W tym czasie żołnierz także może podlegać skoszarowaniu, ale tutaj także na jego prośbę może mieszkać poza terenem jednostki wojskowej, tu już na własny koszt. Przybywa tylko do jednostki wojskowej w celu odbycia zajęć szkoleniowych. Przed zakończeniem szkolenia specjalistycznego prowadzone są rozmowy z kandydatami, żołnierzami i proponowane są im stanowiska do zawodowej służby wojskowej w danej jednostce wojskowej lub też w innych jednostkach na terenie całego kraju. Łączny czas szkolenia trwa do 12 miesięcy. Mówię dlatego do 12, ponieważ jeżeli żołnierz osiąga w służbie bardzo dobre wyniki w wyszkoleniu, okres ten może zostać skrócony i może zostać wcześniej powołany do zawodowej służby wojskowej. Kolejną formą służby wojskowej jest terytorialna służba wojskowa. Terytorialna służba wojskowa istniała wcześniej. Odbywanie jej związane jest z odbyciem szkolenia podstawowego w wymiarze 16 dni. Dla osób, które wcześniej pełniły jakąś formę służby wojskowej, złożyły przysięgę, realizowane jest w pierwszym etapie szkolenie wyrównawcze w wymiarze 8 dni. Następnie żołnierze terytorialnej służby wojskowej odbywają szkolenie rotacyjnie, co najmniej 2 dni w skali miesiąca. Szkolenie jest to realizowane w okresie weekendowym, sobota, niedziela. Czyli pełnienie terytorialnej służby wojskowej pozwala kandydatom, żołnierzom, przyszłym żołnierzom rezerwy realizację swoich codziennych czynności, czy to nauki, pracy, połączenie ze służbą wojskową. Raz w roku odbywane są ćwiczenia wojskowe w wymiarze kilku, kilkunastu dni, które pozwalają na zgranie pododdziałów danego szczebla. Żołnierz za
Żołnierz terytorialnej służby wojskowej za każdy miesiąc gotowości otrzymuje około 450 zł. Ponadto za każdy dzień ćwiczeń otrzymuje uposażenie według stopnia wojskowego. Im wyższy stopień, tym wyższe uposażenie. Szeregowy otrzymuje na dzień dzisiejszy około 130 zł. Czyli ten minimalne wynagrodzenie za miesiąc gotowości i odbycie ćwiczeń w wymiarze dwudniowym to jest ponad 700 zł, także netto na rękę. Kolejną formą służby wojskowej, która została znowelizowana, jest to służba kandydacka. Osoby zainteresowane wstąpieniem w szeregi korpusu podoficerów lub oficerów mogą pełnić tą służbę bezpośrednio przechodząc z cywila do szkół podoficerskich lub oficerskich. Żeby zostać podoficerem, wystarczy wykształcenie średnie, nawet bez matury. W przypadku kształcenia na potrzeby oficerów wymagane jest wykształcenie średnie z maturą. Akademie wojskowe, które prowadzą kształcenie na potrzeby oficerów, to w chwili obecnej Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie. Tutaj pojawiła się także nowość, szkolenie studentów szkół uczelni cywilnych. Wcześniej, kilka lat temu, utworzono taki program Legia Akademicka, który teraz zgodnie z przepisami nowej ustawy został zaktualizowany i zmieniony. Osoba, która uczy się, studiuje, może się zgłosić do odbycia szkolenia na potrzeby wojska. Pierwszy etap to jest odbycie szkolenia podstawowego, tak jak w dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej, w czasie do 28 miesięcy, w okresie wakacyjnym. W drugim etapie ukończenie kursu podoficerskiego, który składa się z części teoretycznej realizowanej w czasie roku akademickiego oraz zajęć praktycznych, które realizowane są w okresie wakacyjnym. I trzeci etap, jeśli ktoś jest zainteresowany, odbycie kursu szkolenia na potrzeby korpusu oficerów. Podobnie, część teoretyczna w czasie roku akademickiego i część praktyczna w okresie wakacji. Myślę, że oferta tych form służby wojskowej jest duża, szeroka i każdy może tutaj znaleźć coś dla siebie. Ustawa wprowadziła także nowe przepisy dotyczące żołnierzy rezerwy. Rezerwa teraz, żołnierze rezerwy dzielą się na dwie grupy. Jedna to jest rezerwa pasywna, druga grupa jest rezerwa aktywna. To jest nowość, której wcześniej nie było. Rezerwa pasywna to są żołnierze, którzy mogą mieć nadane przydziały mobilizacyjne do jednostek wojskowych i być wzywani na potrzeby w czasie mobilizacji, wojny, a w czasie pokoju do odbywania ćwiczeń, tak jak miało to miejsce wcześniej. Natomiast rezerwa aktywna są to żołnierze rezerwy, którzy zgodnie z ich złożonym wnioskiem mogą pełnić tę formę służby w wybranych jednostkach wojskowych. Szkolenie polega na tym, że co najmniej 2 dni na kwartał odbywają ćwiczenia, szkolenie w jednostce wojskowej. Po 3 latach takiej formy pełnienia służby mogą starać się o powołanie do zawodowej służby wojskowej. Jakie są wymagania dla kandydatów do wstąpienia do służby wojskowej? Do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej i do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych wiek maksimum 55 lat, minimum 18 lat. Dla żołnierzy w korpusie podoficerów i oficerów maksymalny wiek do 63 lat. Tak jak na tych ulotkach zostało tutaj przedstawione, Wojska Obrony Terytorialnej, wiek dla szeregowych maksimum 60 lat, dla oficerów i podoficerów 63 lata. To są oczywiście maksymalne granice wiekowe. Natomiast postępowanie rekrutacyjne. Ustawa także wprowadziła przepisy, które pozwalają skrócić do minimum postępowanie rekrutacyjne. Wcześniej kandydat zainteresowany służbą wojskową zgłaszał się do Wojskowego Centrum Rekrutacji, czy wcześniej Wojskowej Komendy Uzupełnień, gdzie składał wniosek, stosowne dokumenty. Kierowany był tam komisję lekarską w razie potrzeby w naszym przypadku do Komisji Lekarskiej w Ełku, na badania psychologiczne do Wojskowej Pracowni Psychologicznej w Białymstoku i później z kompletem dokumentów wracał tutaj do Bielska Podlaskiego, do naszej siedziby. Zajmowało to kilka dni, było uciążliwe dla kandydatów. Obecne przepisy spowodowały to, że w Wojskowym Centrum Rekrutacji te wszystkie przedsięwzięcia możemy zrealizować w jeden dzień. Mamy podpisaną umowę z lekarzem, z psychologiem. Kandydaci, którzy do nas się zgłoszą, mogą w tym samym dniu złożyć wniosek, przejść badania psychologiczne, badania lekarskie i na koniec dnia otrzymać skierowanie do wybranej jednostki wojskowej na wybrany przez nich termin. Oczywiście tutaj wymagamy, czy zalecamy, żeby kandydaci wcześniej się z nami umówili, ponieważ żeby był lekarz dostępny i psycholog w tym samym dniu. Ponieważ badania psychologiczne są trochę czasochłonne, więc psycholog może w ciągu dnia około 10 osób przebadać, więc jakby nam przyszło więcej osób, to musielibyśmy z niektórych odesłać na inny termin. Ponadto wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, Wojskowe Centrum Rekrutacji wprowadziło, że pierwsza sobota w miesiącu jest sobotą pracującą, więc osoby, które
w tym dniu mogą do nas się zgłosić, bo w tygodniu pracują, mogą przyjść i także staramy się zabezpieczyć lekarza, psychologa, żeby całą procedurę rekrutacyjną przeprowadzić w jeden dzień. Dodam, że te wszystkie, czy zdecydowana większość tych form, które przedstawiłem, są formą ochotniczą. I tak, na przykład dobrowolna zasadnicza służba wojskowa, kandydat, który na przykład po szkoleniu podstawowym 10 lat, decyduje się, że chciałby dalej służyć w wojsku, może wrócić i dokończyć szkolenie od tego momentu, w którym przerwał. Nie musi zaczynać od początku. Myślę, że to jest takie nowum i wychodzące też naprzeciwko oczekiwaniom kandydatów. W perspektywie ogłaszanej już przez ministra obrony narodowej i mają być tworzone w Wojsku Polskim kolejne jednostki wojskowe. Przewiduje się, na razie trwają prace koncepcyjne, że na terenie województwa podlaskiego też powstaną jednostki wojskowe. Myślę, że kandydaci, którzy w chwili obecnej odbyliby służbę wojskową, czy wstąpili w szeregi Wojska Polskiego, na przykład do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, czy do szkół podoficerskich, oficerskich, po ukończeniu tego szkolenia za rok, za kilka lat, mogą mieć miejsca pracy blisko miejsca swojego zamieszkania. Myślę, że to jest ciekawa oferta i warta rozważenia. Także dziękuję bardzo za uwagę. Osoby zainteresowane zapraszam do Wojskowego Centrum Rekrutacji. Udzielimy wszelkich informacji. Na stoliku zostawiam kilka wizytówek z numerami telefonów. Jeśli ktoś by był z Państwa zainteresowany, proszę wziąć wizytówkę, dzwonić. Zapraszamy, udzielamy informacji. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, panie pułkowniku. Życzymy wszystkiego dobrego. Proszę Państwa, przechodzimy do...